10 państw europejskich, w których panuje islam. Zaznaczam, że w rankingu nie uwzględniam Turcji. Niektórzy twierdzą, że to państwo europejskie, ale jak dla mnie to należy w Azji. 10. Austria, państwo położone w Europie Środkowej, federacja 9 krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu. Choć religia dominująca to katolicyzm, 63% osób deklaruje to wyznanie, to Austria jest na 8. miejscu na liście państw niemuzułmańskich, w których jest najwięcej meczetów. Jest to bez wątpienia efekt polityki Niemiec. 9. Belgia, państwo federacyjne w zachodniej Europie, w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej, ONZ oraz NATO. Choć tutaj również można wskazać katolicyzm jako religię dominującą, to meczetów jest tam aż 330. Biorąc pod uwagę wielkość państwa, to liczba jest imponująca. 8. Grecja, kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Religia dominująca to prawosławie, jednakże Grecja leży na granicy światów. Z północy napływają do owego kraju europejscy muzułmanie, ze wschodu zaś Turcy, co przyczynia się do rozwoju islamu. W Grecji jest około 400 meczetów. 7. Szwecja, państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Państwo intensywnie wspiera Niemcy w kwestii przyjmowania uchodźców, stąd na północy jest aż tylu muzułmanów. Meczetów w Szwecji można doliczyć się 400. 6. Holandia, państwo położone w zachodniej Europie i południowej części Ameryki Północnej. Tak, część Holandii leży na Karaibach, ale nie ma to nic wspólnego z naszym tematem. Holandia intensywnie wspiera Unię Europejską, również w sprawach islamu. I tak, na tym małym terytorium jest aż 430 meczetów. 5. Wielka Brytania, Polska dla Polaków, Anglia dla Anglików i Polaków i muzułmanów. Tematu nie będę rozwijać, bo jest dobrze znany Wam wszystkim. Powiem tylko, że na wyspach jest ponad 1500 meczetów. 4. Francja, państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Państwo, które miało chyba największego pecha, jeśli chodzi o uchodźców, bo terroryzm się szerzy tam jak polskość w Anglii. A do tego 2500 meczetów robi swoje, prawda? 3. Niemcy, państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie, składa się z 16 krajów związkowych z silnym przywódcą na czele. Nie wiem, jak to się stało, że ten kraj nadal istnieje. Wywołali 2 wojny światowe, a teraz sprowadzili wojnę z terroryzmem do Europy, a i tak niektórzy uważają ich za wzór. 2600 meczetów, tyle się można doliczyć. 2. Bośnia i Hercegowina. No i jest już islam i nie przyniesiony przez uchodźców, ale europejski. Państwo federacyjne ze stolicą w Sarajewie, położone w południowo-wschodniej Europie na Półwyspie Bałkańskim. Aktualnie 45% obywateli tego państwa deklaruje, że jest muzułmanami, 36% to prawosławni, a tylko 15% to katolicy. 1. Kosowo. Świeżynka na liście. Niektórzy nie uznają tego państwa, ale pewne jest, że lada moment będzie oficjalnym państwem, więc warto wspomnieć. Analiza antropologiczna i historyczna wskazuje na rozmaitość przemieszczanych dodatkowych tradycji etniczno-religijnych, w tym koptyjskich i islamskich, Egipcjan bałkańskich, Romów, Żydów, Turków i Chorwatów, zaś religią dominującą jest oczywiście islam. Jest to islam specyficzny, gdyż ludzie przeważnie nie widzą sprzeczności pomiędzy na przykład spożywaniem piwa, a kulturą islamską i obchodzeniem Ramadanu. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na moje pozostałe kanały. Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe ciekawostki i fakty historyczne. Światowy Futbol, gdzie 3 razy w tygodniu przyglądamy się bliżej piłce nożnej. Oraz oczywiście Backbone, mój prywatny projekt, który jest dużo bardziej opiniotwórczy niż dyszka.